uczestniczymy w akcji od początku. Szkoła do hymnu jest to tylko kontynuacja naszych wcześniejszych działań. Nosimy dumne imię marszałka Józefa Piłsudskiego, które zobowiązuje. Jesteśmy obowiązkowo i z przyjemnością wielką i z wielkim szacunkiem z naszym patronem 4 razy w roku na różnych uroczystościach, których jesteśmy lub sami organizujemy, lub współuczestniczymy. I tak zaczęliśmy już 6 listopada udział w uroczystościach patriotycznych miejskich, którego organizatorem była Bursa Szkolna nr 2. Jest to uroczystość związana z ogniem niepodległości niesionym przez harcerzy z Kostiuchnówki. Zawsze jesteśmy obecni ze sztandarem. Oczywiście później składamy kwiaty, zapalamy znicze przed pomnikiem naszego patrona na Placu Litewskim. Następnie 5 grudnia. To urodziny marszałka, następnie 19 marca, to imieniny marszałka Józefa, 12 maja, rocznica śmierci naszego patrona. Więc 4 razy w roku obowiązkowo bardzo przypominamy dokładnie postać naszego patrona i czyny, których dokonał, wielkie czyny. Jeżeli chodzi o hymn, no to wiadomo, Józef Wybicki napisał piękną pieśń, która porywa tłumy. Nasz hymn jest przepiękny, co widać zresztą, że jest takim hymnem poruszającym wszystkich i nawet przy różnych takich sportowych uroczystościach hymn polski po prostu wybrzmiewa najpiękniej ze wszystkich hymnów świata. I u nas w szkole wszystkie dzieci znają hymn polski. Nawet zerówkowicze, których jeszcze to teoretycznie nie obowiązuje, oni już śpiewają. Może nie wszystkie zwrotki, ale tak potrafią. A tak naprawdę my się uczymy tego hymnu w podstawie programowej języka polskiego jest w 4 klasie. Także wszyscy od 4 klasy już znają wszystkie 4 zwrotki obowiązkowo i śpiewają całym sercem. U nas to naprawdę pięknie wszystko wybrzmiewa.